Aloha widzowie, do Was ryba z kopytem. Dzisiaj jesteśmy na łowisku Rusiec. Razem z Mateuszem walczymy o kolejne rekordy w ilości wyłowionych karpi w jak najkrótszym czasie. Jest godzina chyba 17, około 17, około, nawet nie ma jeszcze 17. Na spokojnie rozrabiamy wszystko, na spokojnie się rozstawiamy. No i co, mamy nadzieję, że dzisiaj te 10 karpi z ostatniego wypadu siądzie w końcu na tej macie, tak? No liczymy na to głęboko, jest duża szansa. Dobra, nie będę Was zanudzał, rozstawiamy sprzęt, zaczynamy łowić i widzimy się przy pierwszym braniu. Ewentualnie jeszcze mogę Wam pokazać tylko na co będziemy dzisiaj łowić. I oczywiście Mati, żeby się przywitał, bo jak zwykle gdzieś uciekł. O, siemanko, panie, no ja tutaj się zastanawiam właśnie na co łowić. Nie wiem czy to na metodę da radę, jak myślicie? Z taką dużą frakcją. Gruba frakcja. No mamy Mati zakupił Ground Bite'a, Mega Carp, miód od Bolanda. Naprawdę no, ma bardzo fajną grubą frakcję. Bardzo takie duże orzechy. Można spróbować na metodę, dlaczego nie? Można spróbować. Nie, no ładnie się klei chyba. Ładnie się klei, ładnie pachnie, jest słodki zapach. My też mamy słodkie kulki dzisiaj, więc myślę, że dzisiaj możemy spróbować na taką mieszanę. Nie, bardzo fajna, naprawdę. Takiej grubej frakcji w sumie jeszcze nie mieliśmy. Radę, zobaczcie jak to się prezentuje. No nie wiem. Myślę, że da radę. Są płatki, orzechy, kuku. Jak dobrze domoczona, to da radę. Ogień. Dzisiaj dwie metodki? Jak na razie chyba dwie metodki, chociaż no powiem Wam, że zastanawiam się nad tą karpiową, żeby w końcu coś na tą karpiową złowić, ale jakoś nie ma efektów na tej karpiówce, więc też mi szkoda, no. Dwie metody ostatnio ładnie chodziły. Czyli Mati łowi na dwie metody. Ja na razie rozstawiam bombkę, ja na razie rozstawiam metodę. Zaczynamy. Coś siedzi. Karpi. Glutex. To bierzesz? Pierwsza rybka, malutki glutkarpik. Branie! Sorry. Poko. Albo tylko. Ale też zraniony tutaj na górze. Dobra, nie ma co prezentować. Dalej męczyć chłopaka, wypuszczamy go spod bieraka. Ja nie wiem, albo coś tam pływa. Wiesz, ona na metodzie jak weźmie, to ona się sama zatnie tym. No ja wiem. Ale wiesz, jak ona się zatnie, to wiesz, to będzie szarpała ci cały czas szczytówka. To nie to, że wiesz, raz szarpnie i... A jak mi weźmie? I ran. A jak w klasyku. A jak to płotka? Metoda jest samozacinającą się metodą. Jest rybką Matiego. O, coś fajnego. Ja się wbiję w bombkę chyba. Poczekaj.
O, zaczyna. Widzę, że świruje pawian. Pod moją metodą jest. Tutaj to nic nie widać. Zero cały czas. Jaki fajniejszy był, nie był taki mały. Chyba fajniejszy, bo tak ciągnął. Ładny był. Piąteczka mogła być. Ładnie sobie świdrował tutaj pod metodę. Zwiniesz mój zestaw? No to nie karasek. Co? To nie karasek. Mówisz? To nie karasek, panocku, karasek by tak nie walczył. Ale mały karp jakiś. Nie jest mały karp. To nie jest mały karp, Mateuszku. Dobry jest, fajny jest. Nie jest wcale mały. Dobra, odjedź sobie trochę. Dawaj do brzegu trochę. Samo, ciężko tu podebrać się. Dobra, mam. Jest, kurka, yeah. To 3 razy sztuka. Ale trochę waży. Ładny karpik. Enzon. Dał radę. Enzonik? Enzonik. Ale masz brzuszek. Gruba z wciul. No już, już. No już, no już. A się nie wystrzelałeś. A się nie wyszalałeś. No ty. A, jest karpik jeszcze takiego. To jeszcze nie jest piłeczkowy brzuszek, ale już troszkę ma. O, jest elegancki. Dobra, bo wędki są niezarzucone, także możesz dać wagę. Dobra, wykadrujesz, tak? Czekaj, czekaj. Przyjemny karpik. Nie wiem, czy dam radę. A ty wybrałem. Połóż się. To płytko jest. No. Zatartowaliśmy. O tak. Dobra. Nie chciał odejść. Egera, mamy go. Mamy go. Piękny, kurwa, elegancki. Gratulations. Wow. Siedzi u Matiego Fisza, wow. Może to ten, co mi się zerwał. Dobrze by było. Oby. Idzie do brzegu. Jak torpeda do brzegu. Chodzi nie, to... to coś małego jest. Nie. Popuść mu trochę z hamulca. Trochę. Nie przesadzaj. Tak tylko, żeby wiesz, trykał sobie troszeczkę, nie? Bo on tutaj zacznie szaleć. I spokojnie, i przestań zwijać. Jak zobaczysz jego ryjek, to fajnie, żebyś ciągnął i tak, żeby powietrze złapał, nie? Jak złapie powietrze, zacznie a szaleć. Wywinął. Zacznie szaleć, bo... No ten podbierak nie da się go nie zauważyć. O, też fajne. Gdzie się ciebie łapie, żebyś ty te swoje pióro puszę? Użysz mnie. Użysz mnie. Yeah. No jest, pełno łuski wjeżdża na pokład. Super, fajna piękny zabawa. Piękny. Podbieraj dziada i wypuszczam. W końcu zrozumiałeś, że to skakanie to jest, nie jest dobre dla ciebie. No i poszedł. Właśnie, szykurna godzinka, jakby było czynne to łowisko, to by było idealnie. No. 30. Siedzi? Co? Siedzi. Widzisz?
I to tą, a nie, to nie, a to enzonek. Czy miałeś przeczucie, panie? O, coś fajnego! Zestaw, wy. Ja spróbuję... Nie, 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 dobra, dobra, już uciekam. Poczekaj, poczekaj, ja spróbuję ją przeciągnąć. Chodź tutaj. Nie, jak masz zerwać, to może daj ludzie. Zerwie najwyżej. Niech idzie. Teraz tylko ryba. No, widzisz? No, nie nagrywam. Fajnie. Zeszła. Kur. Z całym zestawem. Cały zestaw? Tak. Kurde. Live. Też mam taki, takiego farta. Powiem wam, że to już jest drugi zerwany dzisiaj zestaw, także... Kurde. Potwory grasują. To coś fajnego musiało go naprawdę być, coś no, musiało być dużego. A mi się wydaje, ta godzina, powiem szczerze... Czekaj. Chyba karaś. Wow. Ty weźmiesz podbierak? Tak. Pickers na końcu. To pełno łuski jest, mówię ci. Wiem. Był. I to duży. Not my day. Duży. Mam rybę. Masz? Tak. Ja. Walczy już z tamtej odległości. Czekaj, czekaj. O! Ale za. Mikado, proszę. Nagrywać. Mikado! Wyjmij ją, ratuj honor! Ale idzie do brzegu. To dobrze. Ale szarpie. Oj, chyba rekordos. To chyba jest coś fajnego, Mateuszku. Drugą stronę pewnie. Dobrze wpięty. Nie wiem, czy wyjmę. Kurwa, dasz radę, spokojnie, spokojnie, spokojnie. Mały. Ale glut. Ja to on wyczyniał. Jest? No nie. Dobra. On się chyba zaczepił gdzieś w innym miejscu. Glutku. Mati dzisiaj przejął palmę. Udało się trzeciego, powiem wam, nie jest duży, ale kurczę, zmęczył strasznie. No, jazdy robił totalne. Przeokrutnie nie pojawiał, nie podchodził w ogóle do góry. Ja byłem przekonany, że to jest wielka ryba. Totalnie. Ale mamy takiego karpika. Piękny, naprawdę fajny. Wypuszczamy i powoli się zwijamy. Rusiec nas pożegnał. Rusiec tak lubi. Tak, rusiec tak lubi na koniec pożegnać ładnie rybką. Mógł być dublecik. Ach, właśnie, właśnie o to chodzi. Ale jest piękny. Uwaga. No. Aha. Ogarniesz się, tak? Czy nie? Poczekaj go chwilę. Trzy karpie, fajnie, fajnie. Pięknie, nie? Dzisiaj kurna piękna statystyka. Something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous. But I don't give a fuck, I'ma keep chasing. Graty mamy spakowane. Już jest godzina 20, zwijamy się. Tutaj Rusiec jest zamykany o godzinie 20, dlatego trzeba się o 20 tutaj stąd szybko zwijać. Jeżeli chodzi o rekreację, duży zbiornik karpiowy macie całą noc, całodobowo otwarty, więc też można się zapisywać. No szkoda, że ten feder. Szkoda, że ten feder nie jest generalnie otwierany i udostępniany przynajmniej do tej 21, bo jeszcze jest mega długo widno. Dzisiaj fajnie połowione. Mateusz naprawdę dzisiaj dał radę, kurde, wyholował w sumie 3.
Tak, trzy? Trzy, tak. Karpie też około 5 kilo, fajne, naprawdę zarąbiste sztuczki. Nie, jeden pełnouski. Jeden pełnouski i dwa takie, kurna, obślizgłe. Grubaski. Jeden taki większy, drugi taki. No, jeden piłeczka, mniejszy. Naprawdę, bardzo fajne karpiki. Fajnie, bo w końcu połowił na tego Enzona, którego tak bardzo znienawidził ostatnio. Tak, więc generalnie mu oddał. Ciekawy dzień, ale bardzo, bardzo spokojny. Spokojniejszy na pewno niż ten dzień, który był poprzednio, który był wariacki. No dzisiaj potraciliśmy zestawy w sumie dwa. No dzisiaj bardzo sporo spinek. Znaczy sporo, przynajmniej u mnie. U mnie dzisiaj był dzień spinek, tak jak był ostatnio, 100% skuteczność holi, tak dzisiaj była po prostu dramatyczna, więc dwa zestawy urwane, dwa też fajne hole, ale zakończone niestety, kurde, zrywkami. Chyba nawet trzy. Chyba trzy nawet. No, u mnie dwie spinki. Trzy, bo teraz pod koniec przecież też. No. Przy brzegu co było. No, generalnie trzy spineczki, jeden glucik. To będziecie widzieli, widzieliście na odcinku. I co? My pewnie robimy sobie jakiś odpoczynek od komercji. Na pewno tu wrócimy jeszcze i na pewno wrócimy też na inne komercje w Polsce. Zobaczymy, może coś uda się, jakąś fajną wyprawę ogarnąć. My się zwijamy, fajnie połowione dzisiaj, generalnie Rusiec nam ostatnio bardzo fajnie oddaje. Żegnamy się z Wami i widzimy się w następnym odcinku. Trzymajcie się, do zobaczenia. Cześć! Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy.